Witam Państwa bardzo serdecznie na drugim spotkaniu z serii Żyj Chwilo, i zanim przejdę do przedstawienia tematu dzisiejszego spotkania, chciałabym przedstawić naszych dzisiejszych gości. Pani Pradziekan do Spraw Studenckich, pani profesor Monika Kostro. Pan doktor Marcin Kołakowski z Instytutu Studiów Iberyjskich i Iberoamerykańskich. Dzień dobry. Oraz moja koleżanka z samorządu Aleksandra Jagoda, także studentka Wydziału Neofilologii i Instytutu e, Studiów Iberyjskich i ibero Iberoamerykańskich. Ja nazywam się Antonina Steven, również jestem reprezentantką samorządu studentów Wydziału Neofilologii i moją jednostką macierzystą jest Katedra Italianistyki. Widzimy się już dzisiaj po raz drugi, bardzo, bardzo nas to cieszy, ponieważ to pierwsze spotkanie się cieszyło naprawdę dużym zainteresowaniem. Od komparatystyki językowej przechodzimy dzisiaj do komparatystyki literackiej i o budowaniu międzykulturowych mostów dzisiaj będziemy tutaj rozmawiać. Ja nie przedłużając już dłużej, chciałabym oddać głos pani dziekan. Ja również, w imieniu Zespołu Dziekańskiego Wydziału Neofilologii, chciałam serdecznie powitać wszystkich uczestników dzisiejszego spotkania. Witamy Państwa na dobrej 55, na razie tylko wir wirtualnie, w siedzibie naszego wydziału. Szczególnie serdecznie witamy oczywiście naszego gościa, pana doktora Marcina Kołakowskiego, którego wykład pozwoli nam przejść od języka do tekstu. W cyklu, że i chwilę zastanawiamy się bowiem, czym jest neofilologia, kim jest neofilolog badacz, kim jest neofilolog student. Pierwszy odcinek, tak jak przypomniała pani Antonina, poświęciliśmy badaniom językoznawczym, badaniom porównawczym nad językami, ponieważ to języki w dużej mierze wyznaczają tożsamość naszych jednostek i kierunków studiów. Studiujemy na anglistyce, na hispanistyce, na portugalistyce itd. Prowadzimy badania, zajęcia dotyczące wybranego, obszaru językowego. Jednak z językami stykamy się przede wszystkim poprzez teksty, pisane, mówione, cyfrowe. Dlatego też drugi odcinek naszego cyklu poświęcamy właśnie tekstom i to tym najcenniejszym, bo literackim. Oddajemy głos literaturoznawstwu, drugiej obok językoznawstwa dyscyplinie, która dominuje na Wydziale Neofilologii. Pozostajemy jednak nadal w duchu różnorodności i komparatystyki, starając się pokazać, w jaki sposób neofilolog może wykorzystywać w badaniach swoją co najmniej podwójną Kompetencję językową i kulturową. Mówiąc o komparatystyce literackiej, warto przy tym przypomnieć, że filologia u swoich źródeł stanowiła właśnie metodę badania tekstów i to metodę porównawczą. Badania filologiczne rozpoczęły się, rozwinęły się w III wieku przed naszą erą w Aleksandrii, dzięki zbiorom słynnej biblioteki aleksandryjskiej, w której uczeni mogli porównywać zachowane manuskrypty. Tego samego utworu z wcześniejszych epok, żeby ustalić jego pierwotną, oryginalną wersję, na przykład w przypadku poematów homeryckich. W czasach nowożytnych przedmiot badań filologii był różny, różnie zakreślany, w zależności od epoki i kręgu kulturowego. Filologia była rozumiana czasami bardzo wąsko, przede wszystkim jako krytyczna edycja tekstu, czasem skłaniała się bardziej ku historii literatury, czasem ku językoznawstwu historyczno-porównawczemu, a jako filologia narodowa utożsamiająca język i naród miała ambicje, żeby poprzez badanie języka i tekstów właściwych dla danego narodu uchwycić jego ducha, uchwycić jego kulturę. Niezależnie od tych zmieniających się celów badawczych, bliski zawsze filologii był jednak tekst literacki i podejście porównawcze. Nic więc dziwnego, że wielcy komparatyści byli też jednocześnie filologami, jak niemiecki badacz Erich Auerbach, który jeden ze swoich znanych tekstów zatytułował właśnie Filologia Literatury Światowej. Tekst ukazał się w 1952 roku. I to jest pytanie do naszego gościa: czy filologia literatury światowej jest możliwa? No właśnie, na to i wiele innych pytań odpowie nam dzisiaj dr Marcin Kołakowski, literaturoznawca, kulturoznawca i e, Zajmuje się literaturą hiszpańską, e, latynoamerykańską i europejską, e, wpływem nowych technologii i środków przekazu e, na powieść. Oraz związkami pomiędzy teorią architektury i literatury. Jest absolwentem studiów filologiczno-kulturoznawczych na Uniwersytecie Warszawskim. Jest opiekunem koła komparatystycznego no i od siebie mogę dodać, że jest też również świetnym wykładowcą. Nie przedłużając, oddaję głos ekspertowi. Dziękuję serdecznie za zaproszenie i za może przekażę tutaj. E, za zaproszenie zespołowi Dziekańskiemu, pani Dziekan, e, samorządowi również za e, pozwolenie mi tutaj e, e, opowiedzieć bliżej e, na temat komparatystyki właśnie literackiej, teorii i e, e, historii. Taki zarys przygotowałem dla Państwa. Zacznę może od e, samej definicji, żebyśmy wiedzieli mniej więcej o czym będziemy dzisiaj rozmawiać. Posłużę się tutaj definicją Henryka Remaka, jednego z czołowych komparatystów e, światowej e, sławy, i zobaczmy sobie tę jego definicję. Komparatystyka literacka to badanie literatury wykraczające poza granice jednego poszczególnego kraju i badanie związków pomiędzy literaturą z jednej strony, a innymi dziedzinami wiedzy i świadomości, takimi jak sztuka, filozofia, historia i nauki społeczne. Nauka, religia i tym podobne z drugiej. Krótko mówiąc, jest to porównanie jednej literatury z inną lub porównywanie literatury z innymi sferami ekspresji humanistycznej. W ramach komparatystyki porównujemy zatem bądź teksty literackie, bądź umieszczamy teksty literackie w pewnych kontekstach e, interdyscyplinarnych, sięgając do innych dyscyplin humanistycznych, ale też e, niekoniecznie e, tych. Zacznę moją prezentację od krótkiego słownika komparatysty. Tutaj jest kilka terminów, które często, którymi często się posługujemy, rozmawiając o literaturze i porównując, zestawiając ze sobą teksty literackie. Pierwszy z nich to transfer, czyli przenoszenie elementów z jednej literatury do innej. Tutaj możemy się na przykład zastanawiać, co w polskiej powieści 365 dni Blanki Lipińskiej zostało przeniesione z 50 twarzy greja. I w jaki sposób te transfery zostały zmodyfikowane na w literatury polskiej, w adaptacji dla e, odbiorcy polskiego. Kolejnym terminem jest recepcja, czyli badanie, w jaki sposób dany tekst jest odbierany w odmiennym kontekście kulturowym i literackim. Tutaj, jako przykład z literatury dawnej, możemy e, przytoczyć e, badania Gottholda i Lessinga, na przykład nad wpływem dramaturgów e, anglojęzycznych z Anglii na dramaturgię w Niemczech. Teorią recepcji zajmowali się już w XX wieku Wolfgang Iser i Hans-Robert Jaus. Kolejny termin to transgresja, czyli przekraczanie pola badawczego i wykraczanie poza perspektywę tylko i wyłącznie jednej literatury. Jest ona, ta, właśnie to transgresja, ten gest hmm, przechodzenia od własnego kontekstu do różnych kontekstów, do innych kontekstów, jest jednym z podstawowych w badaniach komparatystycznych. Hmm, kolejne słowo klucz to kontekst, czyli przekonanie, że Dana literatura nabiera sensu m, dopiero w spotkaniu, w dialogu z innymi e, kontekstami i literaturami. Tak, tutaj ten, ten dialogiczność, oczywiście, e, ten termin za, e, zawdzięczamy Michałowi Bachtinowi. E, kolejny termin to relacja w komparatystyce zamiast swojego, swoistego izolacjonizmu mówimy raczej o relacjach, o komunikacji między tekstami, które nie istnieją w odosobnieniu, tylko wchodzą zawsze w interakcje. Tak? I jeżeli będziemy mówić o parodii, to będziemy mówić o dialogu, o interakcji pomiędzy tekstem bazowym i tekstem parodiowanym. W mojej prezentacji dzisiaj e, podzieliłem sobie na, ją na trzy części. E, najpierw chciałbym Pokazać kilka przykładów, w jaki sposób pracują komparatyści, później omówię historię i nieco teorię komparatystyki i w ostatniej partii mojej prezentacji przedstawię stan obecny badań komparatystycznych. Właśnie ten pierwszy przykład być może będzie dla Państwa interesujący. Będę się tutaj, chciałbym się zastanowić nad popularnością fantastyki i fantastyki naukowej we współczesnych kulturach. Otóż badania komparatystyczne ujawniły, że wzmożona twórczość, e, czerpiąca z konwencji fantastyki, zazwyczaj wiąże się z okresami wzmożonego e, postępu technologicznego. E, m, jawi się e, zatem ta fantastyka i fantastyka e, naukowa jako alternatywa dla rozumu i, dla, e, m, i odzw często odzwierciedla pewne lęki, które budzi sama nauka. Już powieść gotycka była od, swoistą odpowiedzią na racjonalizujące oświecenie. Jeżeli sobie pomyślimy na przykład o Frankensteinie Mary Shelley z 1818 roku, w którym nauka w postaci wynalazcy Wiktora Frankensteina tworzy potwora, no to wyobrażamy sobie, znaczy przypominamy sobie, jak wygląda to stworzenie, ten potwór porzucony przez ojca i jego szkaradna powierzchowność, niczym powierzchowność jakiejś powiedzmy wiedźmy, ujawnia lęki społeczne. W tym przypadku chodzi o lęki związane z postępem technicznym, jaki przeżywała Europa w tamtym okresie. Współczesne ogromne przyspieszenie technologiczne i lęki, które ze sobą pociąga, znajduje też odzwierciedlenie właśnie w fantastyce i fantastyce naukowej. Dobrym przykładem jest bestsellerowa powieść Nila Galmana, Amerykańscy Bogowie z 2001 roku, na podstawie której powstał zresztą popularny serial. W tej powieści starzy bogowie z różnych mitologii, np. Oden, Czarnobóg, Horus, walczą z nowymi bogami z globalizacją, internetem czy mediami. Powieść Galmana w kontekście kryzysu i przemian duchowości, a właściwie jej zaniku, możemy zestawić z powieścią polskiego pisarza współczesnego Ignacego Karpowicza. Na przykład w Baladynach i Romancach też mamy sytuację, w której bogowie starzy mieszkają w, w takim wielokulturowym niebie i mamy tam bogów tak odmiennych kultur jako Zyrys, Atena czy Quetzalcoatl. No i to niebo zostaje zamknięte z powodu plajty duchowości, i bóstwa są zmuszone zejść na Ziemię. I e, mieszkać pośród e, śmiertelników. Jak widzimy, zestawienie odległych w czasie i przestrzeni tekstów ujawni ujawnić może różne miejsca spotykania się kultur, które okazuje się łączą wspólne problemy, zjawiska. Niezależnie od kontekstu historycznego, geograficznego i kulturowego, czyli w tym przypadku ten lęk przed postępem technologicznym, czy to w XIX wieku, czy w wieku XXI często przekłada się na zmożoną aktywność twórczą, nawiązującą do konwencji fantastyki i fantastyki naukowej. Innym przykładem mogą być na przykład popularne współcześnie wampiry. Może zacznijmy sobie od zestawienia ich, sposobu ich kreacji w czasie. Więc w XIX wieku były to zazwyczaj istoty ucieleśniające społeczne fobie i tabu. W Drakuli Brama Stokera z 1898 roku tytułowy wampir nie może zostać pokonany przez wszech, wszechmocną poniekąd naukę, zaś kobiety, i tutaj to jest to tabu, kobiety są wampirami, wbrew sztywnym wiktoriańskim normom społecznym, bardzo aktywne seksualne. No dzisiaj kontekstem popularności wampirów jest powszechny dosyć kult młodości, piękności. Tak? Pomyślmy tylko o operacjach plastycznych um, oraz tak zwana kalifornizacja potrzeb. Kalifornizacja potrzeb, czyli zjawisko um, globalizowania się, ujednolicania się potrzeb konsumentów um, na całym świecie. Jeżeli teraz przyjrzymy się wampirom z takich z, y, 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 popularnych serii powieściowych, jak Zmierzch czy Dzienniki Wampirów, no to odkryjemy, że są to istoty młode, piękne, wiecznie, wiecznie młode. Są to swoiści idole do naśladowania, no, których problemy często sprowadzają się do walki z jakimiś nowymi odmianami zła, bądź do romansów. Możemy się pokusić, bo to było zestawienie powiedzmy w czasie, ale możemy też się pokusić o zestawienie przestrzenne. Jeśli porównać na przykład scenę uwodzenia Jonathana Harkera z Draculi Stokera, z scenami, w których Daisy u, w wampirze Władysława Rejmonta um, uwodzi Zenona, no to okazuje się, że znowu mamy do czynienia w obu przypadkach, chociaż konteksty kulturowe są zupełnie odmienne, z, um, z, z, jakimś, z prototypem kobiet, kobiety wampa, kobiety wampira, który uwodzi mężczyzn swoją urodą. No oczywiście jest to post dosyć powtarzający się często, w, w kulturze naszej, tak? Czy spojrzymy na Syreny, czy na Lorelaj, e, e, poety romantycznego Heinricha Heinego. E, kolejnym przykładem, ja od którego chciałbym tutaj właśnie nasze rozważanie zacząć, są zombie. E, no cóż, e, bardzo popularne ostatnio w kulturze. E, zacznę od zestawienia, może. Historycznego znowu, później przejdę do przestrzennego. No więc w literaturze dawnej zombie zazwyczaj, m, taki, jeszcze zombie nie było, tak? Bo powiedzmy e, średniowieczne wyobrażenia na temat e, żywych trupów, tak? To e, były często m, używane te żywe trupy, żeby m, ukazywać bliskość śmierci i życia. Jako takie zombie pojawiły się w kulturach afrokaraibskich, często były kojarzone ze zniewoleniem wywołanym e, odurzeniem narkotykowym. E, były podejrzenia, że e, e, Plantatorzy odurzali narkotykami swoich e, niewolników, by tym lepiej ich e, kontrolować. No, y, figura z zombie w latach 60. XX wieku, kiedy kinematografia y, zaczęła się interesować y, tym tematem, no, tamto zombie lat 60. Y, służy krytyce społecznej, w tym sensie, że um, oczywiście pacyfizującej um, um, krytyce społecznej, czyli um, przypominają te zombie weteranów wojny um, w Wietnamie, którzy wracają do, um, do, do Stanów z um, zespołem stresu półrozowego. Współczesnie zombie są zazwyczaj produktem kojarzonym z taką masą bezkrytycznie nastawioną do reklamy i marketingu, masą konsumentów. Tak one najczęściej funkcjonują. Natomiast, no pomyśleć możemy, i one znowu są wynikiem jakiegoś nieudanego eksperymentu. Tak? Tylko tym razem nie jest to jakiś wynalazca czy naukowiec, Wiktor Frankenstein, tylko... One są produktem jakiejś korporacji czy firm związanych z, z, z przemysłem zbrojeniowym, który właśnie w ramach jakiegoś wypadku, przypadku uwalnia plagę zombie. Możemy, więc to jest to zestawienie historyczne. Natomiast znowu możemy pomyśleć o tym zestawieniu przestrzennym. Na przykład w Argentynie, w literaturze argentyńskiej, często zombie nie są kojarzone z masą bezkrytycznie nastawionych do produktów klientów, tylko właśnie obrazują to, co moglibyśmy nazwać krytyką kapitalizmu i konsumpcjonizmu. Bowiem, no cóż, zombie to są takie istoty, które tylko konsumują i niczego nie produkują. A w ramach oczywiście ideologii kapitalistycznej no, jakby wartość pracy jest nadrzędna, a te zombie niczego nie produkują. Dodatkowo, też właśnie w kontekście argentyńskim, zupełnie inaczej niż w kontekstach anglosaskich, zombie również powracają do życia. To znaczy, ten kontekst dyktatur, dyktatury wojskowej jest bardzo istotny, gdyż one powracają do życia ofiary dyktatur wojskowych, żeby zemścić się na swoich oprawcach. Teraz chciałbym przejść. Do historii, do takiego rysu historii i teorii komparatystyki. No, można by oczywiście tutaj, nawiązując zresztą do słów pani dziekan, znaleźć ślady i dowody na to, że komparatystyka była uprawiana już od starożytności. Ja natomiast się skoncentruję na okresie, powiedzmy, od końca XVIII, początku XIX wieku do czasów współczesnych. No i właśnie wtedy na początku XIX wieku. Takim popularnym terminem stała się Weltliche Chue, czyli literatura światowa, w ramach której badano i zestawiano dzieła z różnych obszarów językowych i kulturowych, no zwłaszcza kultur zachodu, i debatowano o tym, w jaki sposób dzieła, w, różne, różne dzieła wchodzą do obiegu międzynarodowego i, i co predysponuje je, je do tego, żeby właśnie w tym obiegu się znaleźć, a nie być tylko lokalnymi tworami. No, i tutaj mamy właśnie Johanna Wolfganga Goethego, który jako pierwszy tego typu zestawienia tworzył. Natomiast musimy pamiętać o tym, że właśnie romantyzm, który zrywał z preskrypcyjnymi zasadami tworzenia dzieł literackich, stawiając na oryginalność, na ten geniusz, no, właśnie w dużej mierze przyczynił się do pogłębienia refleksji nad różnicami i nad podobieństwami w charakterze dzieł literackich z różnych obszarów kulturowych. To właśnie wtedy komparatystyka zajmowała się głównie wpływem. To jest hasło klucz, wpływ literatur narodowych jednych na drugie, czyli przejawy tego samego lub podobnego zjawiska w różnych literaturach. Tutaj warto zaznaczyć, przypomnieć sobie o, o, to, że, że ojcem polskiej komparatystyki zazwyczaj uważany jest Adam Mickiewicz, ponieważ zestawiał porównawczo literatury słowiańskiej. Jeżeli miałbym się pokusić o jakiś. Kto jest matką, e, polską matką komparatystyki, chyba bym powiedział, że jest to e, e, świetna, wybitna badaczka e, literatury światowej Stefania Skwarczyńska, ale to oczywiście już jesteśmy w XX wieku. Wróćmy jeszcze na chwilę do wieku XIX. Chciałbym wspomnieć o figurze pani de Stal, madame de Stall, francuskiej intelektualisty, która działała, publikowała, prowadziła bardzo aktywnie salon pod koniec XVIII i na początku XIX wieku. Otóż ona w swoim dziele, de la Littérature, czyli o literaturze, no, pokusiła się o dosyć oryginalne zestawienie literatur, bowiem porównała literaturę północy i południa Europy. No i może nie zaskakiwałoby to, jakiś ten, ten wyznacznik północ-południe jest dosyć może y Kontrowersyjne, ale co bardziej chyba kontrowersyjne to to, że m, częściowo wskazywała na uwarunkowania pogodowe i geograficzne, jako na te, które wpłynęły na charakter tych literatur północy i południa. No więc m, mówiła o tym, że w związku z tym, że na północy, tak w Anglii zwłaszcza, w Niemczech m, pogoda jest często jest, jest zimno, ciemno, mgły, no to właśnie to sprzyja m, 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 temu, żeby ta ich literatura była bardziej melancholijna, intensywna, bliska naturze, m, wyzwolona z tego jarzma odniesień do starożytnych Natomiast literatura południa była dla niej właśnie bardziej apolińska, no związana z tym, że, że niebo jest jasne, przejrzyste, tutaj jesteśmy w świecie, gdzie są ruiny, nawiązujemy do starożytności, przetwarzamy wciąż te same toposy, symbole i postaci. No więc ona oczywiście twierdziła, że literatura południa, bo ona była propagatorką romantyzmu, no jednak ta literatura południa była dla niej bardzo odtwórcza i wolała definitywnie literaturę. Północy. Można powiedzieć właśnie, że zestawienie Pani Destali jest jednym z pionierskich, jeżeli chodzi o obszerniejsze zestawienia komparatystyczne. Zobaczmy sobie teraz tutaj na slajdzie wyświetlać będę pewne terminy i pewne. Zjawiska związane z ujmowaniem badań kompartystycznych w pozytywizmie. No, przypomnę tylko, że pozytywizm zazwyczaj w, w szerszym kontekście międzynarodowym jest to kierunek filozoficzny, który, który miał na celu u, um, unaukowienie wszystkich dziedzin działalności ludzkiej. No i w centrum swojego zainteresowania pozytywizm umieścił. Kontekst. Nie sam tekst literacki był dla niego dla pozytywistów interesujący tylko kontekst. O jakie konteksty chodzi? O kontekst na przykład biograficzny, o kontekst społeczny, polityczny, historyczny. Intelektualiści pozytywizmu zaczytywali się w dziełach Karola Darwina. No i stąd też powstały pewne próby przeszczepienia ewolucjonizmu na płaszczyznę, na płaszczyznę badań literackich. No i tym sposobem genetyzm został został połączony z genologią, czyli badaniami nad gatunkami literackimi i powstawały, powstawały prace komparatystyczne, już nie tak jak u pani de Stal w kategoriach geograficznych, północ południe tylko w kategoriach czasowych. Na przykład argumentowano, że naturalnym krokiem ewolucji w ramach epiki jest odejście od eposów i epopei ku powieści. No i tym kontekstem tej, tej, tej ewolucji. E, e, uznano, że jest, e, m, są przemiany gospodarcze w Europie, odchodzenie od feudalizmu na rzecz e, kapitalizmu. Tak? I to powieść. Mieszczańska powieść, nie posrycerski, bo mieszczaństwo było tą grupą społeczną, klasą społeczną, która awansowała, to właśnie powieść mieszczańska, nienarodowa ma być reprezentatywna dla, dla tych czasów. No, na przykład taki badacz z drugiej połowy XIX wieku, francuski Ferdinand Brunetiar w swoim dziele o ewolucji gatunków mówił wręcz o gatunkach silnych i słabych, o pożeraniu się gatunków, czyli widzimy taki próbę przeszczepienia nauk ścisłych tutaj akurat darwinizmu, na, na, na płaszczyznę komparatystyki. Też komparatystyka za, zawdzięcza część swojej terminologii, na przykład geologii, jest to zaskakujące, natomiast rzeczywiście te inspiracje naukowe poszły w takim kierunku, że od, 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 od pozytywizmu będziemy mówić o warstwach, płaszczyznach, strukturach w, właśnie w badaniach literackich. Skracając, co wnosi nam ten wiek XIX? Pierwsze prace kompartystyczne ujawniały po prostu, w jaki sposób tematy, motywy, gatunki literackie są unikatowe, wyjątkowe i powtarzające się w różnych kontekstach. Jak działają zapożyczenia, jak są z, co jest zapożyczane. Więc można mówić pewnego, ja to tak, tak roboczo nazywam, takie literackie stosunki międzynarodowe. To właśnie zawdzięczamy, mi się zdaje, badaczom, kompa, komparatystom pozytywistycznym. Natomiast w XX wieku następnym takim krokiem milowym jest tak zwany przewrót antypozytywistyczny kojarzony zazwyczaj oczywiście z formalistami rosyjskimi. Jesteśmy na początku wieku XX, Petersburg i Moskwa, tam są, działają koła naukowe, no i oni właśnie, ci badacze zwracają uwagę na to, że nie należy się koncentrować i interesować aż tak kontekstem, a raczej tekstem. Jest to zwrot ku tekstom. No i czegoż, czego poszukują? Poszukują tutaj uniwersalnej kategorii literackości, czyli tutaj to jest pierwszy taki krok już komparatystyki XXI wręcz wiecznej, która szuka tych mostów, tych powiązań i tych, tych punktów spotkań pomiędzy kulturami. Więc um, oni są akurat zainspirowani e, badaniami w, e, e, w dyscyplinie językoznawstwa. Tak naczytali się oczywiście Ferdynanda de Saussure'a e, i tak jak on poszukiwał jakichś wspólnych m, elementów wspólnych, struktur, podstaw wspólnych dla wszystkich języków, oni chcieli odnaleźć to w literaturze. Chcieli na przykład ustalić, e, co łączy raczej wszystkie teksty literackie, niż co e, czyni je m, wyjątkowymi. Tak? No i tu, badając Tę literackość często, no pewnie dzisiaj zadaliby sobie pytanie, czy książka telefoniczna może być uznana za literaturę? Co, jakby jakie warunki musi spełnić, aby taką się stać? Więc podstawowym pytaniem formalistów było, jak to jest zrobione? Oni są niezmiernie zainteresowani. Yy, Sposobem i, i tym, dlaczego teksty frapują, żenują, podobają się i tak dalej. Co to jest? Więc oni badali coś, co możemy nazwać chwytami, czyli takimi zabiegami formalnymi, które zakłócają naturalny proces lektury czy odbioru, wytrącają czytelników, odbiorców z tego powiedzmy transu, mimesis i, i wprowadzają taki element refleksji intelektualnej. No i na przykład tutaj możemy. Mogę przytoczyć tekst Wiktora Szkłoskiego, jednego z czołowych badaczy zaliczanych do formalistów rosyjskich, który napisał esej Jak jest zrobiony Don Kichot. No i on właśnie Szkłowski mówi. Że tutaj został zastosowany chwyt minusowy. Minusowy, czyli taki zupełnie zaskakujący, jakieś odwrócenie nastąpiło. Czyli zamiast rycerza, który no spodziewamy się od tekstu o rycerzu, jakiegoś takiego właśnie walecznego, dzielnego rycerza, który będzie na jakimś ogromnym koniu jeździł i zwyciężał swoich wrogów. Natomiast mamy tutaj jakiegoś rycerza smętnego oblicza. Na dychawicznej szkapie, tak ma jakieś blaszaną miskę na głowie zamiast hełmu i tak dalej. Więc to jest ten chwyt minusowy. Hmm. Czy rzeczywiście widzimy, że tutaj znowu Cervantes wchodzi w dialog i on jest takim pierwszym, chyba mogę uznać go za badacza bestsellerów, ponieważ no, eposy rycerskie były bestsellerami i on właśnie wchodzi w dialog, parodiuje w swoim tekście e, e, eposy rycerskie. Cóż, więc badania formalistów nad chwytami mm, to były badania uniwersalne, ponadnarodowe i one staną się przyczynkiem dla rozwoju komparatystyki. Roman Jakobson wręcz mówił o zdejmowaniu flagi narodowej z nadliteratur. Tam nie ma, po, nad literaturą już nie ma powiewać flaga e, narodowa, to musi być e, zdjęta. I chcą właśnie uchwycić coś wspólnego, coś co jest mm, uniwersalne i niezależne od czasów, kultur, od e, różnego typu uwarunkowań. Tutaj ciekawym przykładem badań formalnych były na przykład badania prowadzone przez Władimira Propa. Władimir Prop badał i analizował bajki ludowe, poszukując struktury wszelkiej opowieści o zdarzeniach. Jego interesu, no Oczywiście on y, y, najpierw musiał zebrać y, ten ogromny y, zasób tych, tych y, bajek magicznych, i później w morfologii bajki y, doszedł do wniosku, że większość z tych bajek, jeżeli nie wszystkie, y, mają pewną bardzo zbliżoną strukturę. Y, on mówił o tak zwanych funkcjach, czy pewnych zdarzeniach, o pewnym układzie zdarzeń. No Jakoś troszkę upraszczając tutaj, żeby Państwu wytłumaczyć, bo te badania są naprawdę fascynujące. No, pomyślmy sobie na przykład, nie ja będę. Y, tak tworzył schemat bajki Propa, a Państwo może niech pomyślą sobie o właśnie e, e, o Królewnie Śnieżce. Tak? To znaczy, zazwyczaj mamy jakiegoś bohatera, który jest w szczęśliwej krainie, no i z jakiegoś powodu musi opuścić tę krainę, jest wypędzony, jest jakiś powód, dla którego następuje jego migracja do krainy nieszczęśliwości. Tam oczywiście czyha na niego antybohater. Nasz bohater bardzo często spotyka na swojej drodze taką ambiwalentną postać donatora, czy to będzie wróż, wiedźma i tak dalej, od niej dostanie jakieś narzędzie, jakąś broń, żeby pokonać antybohatera i wrócić znowu do krainy e, szczęśliwości. No, genderowo oczywiście królewna śnieżka jest tak mało e, e, ciekawa, no bo tutaj wszystko tej naszej śnieżce się przytrafia, tak? Jest bardzo pasywna, jest najpierw wypędzona, później jest znaleziona, później jest. Całowana albo tam, zależnie od, od wersji, jest też, jakby tam książę ją tam troszkę przypycha i tam wypada jej ten kawałek jabłka. Natomiast no, jest zawieziona z powrotem do krainy szczęśliwości. No, mm. Ogromne bogactwo tych badań propowskich, no też na przykład znajduje zastosowanie w e, jeżeli spojrzymy na, na analizę, będziemy analizować reklamy, reklamy proszku do prania. No to wyobrażamy sobie taką sytuację szczęśliwą, w której jesteśmy w domu, wszystko jest czyste, mama zadowolona, dzieci są zadowolone, wszyscy szczęśliwi. No i wpada brud. Nasz antybohater, jesteśmy wypędzeni z krainy szczęśliwości. No ale na naszej drodze szczęśliwie się pojawia donator, wróżka, która przynosi proszek do prania. No i tym Prania, tym, tym, tą, tą bronią jesteśmy w stanie ten, ten, ten brud przezwyciężyć i wrócić spokojnie znowu do, do krainy czystości i szczęśliwości. Obecnie teoria bajki propa jest wykorzystywana często w badaniach nad kulturą masową. No, bardzo często analizuje się, no, zwłaszcza filmografię hollywoodzką, właśnie z tejże perspektywy. Więc, żeby tutaj jakoś Y, tę różnicę pomiędzy pozytywizmem i antypozytywizmem w koronaparatystyce uchwycić. Zauważmy, że tak jak pozytywizm szukał inspiracji i, terminolo i aparatu terminologicznego w, w naukach ścisłych, tak y, y, formaliści rosyjscy będą szukać tego, tej bliskości, no w, rzeczywiście w dyscyplinie o wiele bliższej, w językoznawstwie. Ym, zobaczmy sobie może teraz y, przejdę do komparatystyki niektórych kontekstów wieku XX i XXI. Moim zdaniem jednym z najciekawszych, dwudziestowiecznych, jedną z ciekawszych propozycji jest zaproponowana przez belgijskiego badacza Raymonda Trussona tematologia. Tematologia według niego to jest nauka o przemianach tematów na przestrzeni wielu wieków. I oczywiście chodzi o tak zwane permutacje, zmiany w, tych, w ukazywaniu tych tematów w wielu dziełach. Osobiście posiłkowałem się tą teorią, badając sposoby ukazywania zakochania, nie miłości, zakochania w tekstach literackich. No i tutaj zrobiłem takie komparatystyczne zestawienie tekstów, od wieku XVIII po wiek XXI, pochodzących z, z różnych obszarów językowych, anglojęzyczne, niemieckojęzyczne, hiszpańskojęzyczne i francuskojęzyczne teksty zestawiłem, więc i geograficzne rozproszenie i też na osi czasu odległe były te teksty. No i zacząłem, tutaj oczywiście spierałem się teorią miłości profesora Bogdana Wojciszka, psychologa, no i starałem się uchwycić jak się zakochiwały postaci w różnych epokach, pochodzące z różnych klas, czy, czy mają więcej, jakby, czy ten proces jest podobny, czy odmienny, czy od czego może zależeć? Mm, okazało się tutaj taką cechą wspólną w większości tekstów było to, że mm, ustalałem pewne pola semantyczne, słownictwo, jakim posługują się te postaci, no i się okazało, że najczęściej te postaci odnoszą się do pola semantycznego mm, żywiołów, tak? one się spalają, płoną. Coś ich tam toczy, toną w emocjach i tak dalej, czy są zagrzebane. I drugim polem, e, e, drugim polem semantycznym było pole e, kinetyki. Tak? To one, one są pchane, pociągane w kierunku tego swojego przedmiotu, e, jakby tego ukochanego, ukochanej i tak dalej. No ale tutaj e, znalazłem też pewne e, tak zwane wyjątki, czy to outliers, byśmy powiedzieli. Na przykład u Jane Austen, no nie ma tych, e, tych żywiołów, nie ma tej kinetyki pchania i po pychania i, i, i przyciągania. Jest natomiast pole semantyczne poznania. tak Rzeczywiście to jest Jane Austen, zresztą nie wiem czemu, zazwyczaj uważa się ją za powieściopisarkę, piszącą romansę. Ona była bardzo pragmatyczna w wielu sprawach, a na pewno już w sprawach pójścia i, i życia romantycznego. No, w każdym razie u niej rzeczywiście przez ten, ten wymiar dydaktyczny i to jakby, jak ona chciała ukazać na przykład to, że kobiety nie powinny decydować się na na, na pójście ze względu na, na un, u, u, uniesienia emocjonalne i sercowe, no to rzeczywiście tam to pole semantyczne jest poznanie, zbliżanie, odkrywanie. To, jest, to są jakieś takie kognitywne przygody bohaterów i bohaterek, które poznają tak, tak siebie, jak i swojego partnera. W podobnie intelektualny sposób zakochiwały się też postaci u modernisty hiszpańskiego, u Dona Adonamuno, na przykład w Mgle i Miłości Pedagogice. No, te postaci bardzo intelektualnie podchodziły do sprawy zakochania i właściwie badały je, rozkładały na części pierwsze i analizowały niemalże pod mikroskopem. No, zupełnie inaczej na pewno się zakochiwała Emma Bowary, zagorzała czytelniczka romansów. Definitywnie ona. Mm, e Przekładała doświadczenie, to znaczy to w jakąś projekcję, czy, czy, czy wręcz dysycytowała się. Całe to zjawisko będzie później opisywane w kategoriach bawaryzmu, oczywiście, czyli naczytała się tych romansów i chciała w swoim życiu odnaleźć te schematy, i te słowa, i te gesty, które będą jej kochankowie wypowiadać i, 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 i tak się zachowywać. Więc to było takie bardzo gorące, ale zapożyczone z kultury zakochanie. Bardzo podobny model początkowo obserwować możemy na przykład u Martina Adena, Jacka Londona, amerykańskiego pisarza, gdzie początkowo właśnie to, 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 ta, ta Rut jest dla Martina taką postacią, właśnie, no, no niemalże taką no boginią, do której ona spiruje, on jest jeszcze jej niegodzien, no ale później to zakochanie przybiera taki właśnie kognitywistyczny charakter i, i staje się źródłem awansu społecznego do samego Martina i też intelektualnie się rozwija dzięki temu początkowo bardzo ślepemu zakochaniu. Więc, oczywiście, zestawiając tak odległe w czasie i przestrzeni teksty, no, byłem narażony na, no, na zarzut tego, że zrobiłem to w jakiś sposób subiektywny, przypadkowy. I oczywiście to trzeba, musiałem rzeczywiście to ryzyko podjąć, ponieważ okazało się, że odkryłem pewne schematy pewne właśnie dzięki temu zestawieniu komparatystycznemu, coś, czego zapewne bym nie odkrył badając tylko teksty z jednego kręgu kulturowego i z danej e, epoki. W wieku XXI badania tematologiczne raczej prowadzone, znaczy oczywiście są prowadzone też w sposób analogowy, czyli przez badaczy, którzy po prostu czytają mm, teksty. Natomiast już e, technologia pomaga i coraz częściej używa się specjalnych <ścjalnych> programów do badania tego. No i tutaj na przykład mogę podać na przykład Bestseller Mirror. To jest e, amerykański naukowie, e, naukowiec Matthew L. Jockers, e, stworzył taki model badania dzięki któremu możemy, software będzie badał um, tysiące, korpusy tysięcy powieści i jest w stanie ustalać, jakie tematy, czy jakie schematy fabularne są najbardziej popularne. No i cóż, cóż się okazało, jak już przebadał te tematy w powieściach bestsellerowych, no to okazało się, że Wbrew temu, co sukces 50 twarzy graja mógłby sugerować, no seks nie jest tematem, który najlepiej się sprzedaje. To jest, to jest wyjątek przy, przy pracy, bowiem czytelnicy raczej w, w tekstach, bez, czytelnicy bestsellerów szukają swojej własnej rzeczywistości, jakichś własnych doświadczeń, tylko trochę bardziej udramatyzowanych. One mają być troszkę o krok dalej niż to ich e, zwykłe życie. No więc tutaj takie tematy popularne, jeżeli byśmy chcieli napisać e, e, bestseller, no to w ogóle tematów najwięcej powinno być pięć. Takie rozmycie tematyczne i więcej tematów, tym gorzej trzymać się powiedzmy pięciu. Jeden główny temat przynajmniej 30%. No i ten najlepszy temat na te 30% naszego bestselleru to powinna być właściwie relacje międzyludzkie, intymność i mm, budowanie właśnie więzi. To, to się bardzo podoba. Poda podobają się takie tematy jak praca, małżeństwo, podatki, tak? bo to jest związane właśnie z codziennością, to zaskakuje. Natomiast nie podobają się tematy takie jak seks, narkotyki, uwodzenie to okazuje się, że nie jest specjalnie tak zaskakująco atrakcyjny temat. Ciało ludzkie też nie jest ciekawe, no chyba, że jest z włokami albo jest w jakichś w ogromnych bólach. Mm, imprezy i problemy egzystencjalne i filozoficzne też raczej w bestsellerze nie umieszczajmy, to znaczy mm, Umieszczajmy, co oczywiście chcemy, nie, nie wszystko musi być bestsellerem, natomiast jeżeli chcemy wydać bestseller i ten bestselleromierz e, Jokersa działa w 80% przypadków, całkiem dobrze, to jest jakby dobry wynik statystyczny, więc tych tematów możemy e, unikać. No dobre zestawienia tematyczne e, to będzie na przykład dzieci i broń albo miłość i wampiry, tak? A seksualność i ogrodnictwo definitywnie w bestsellerze nie powinno się znaleźć. Rozumiem, że niektórych zaskakuje to, że tego seksu jest bardzo mało w tych bestsellerach, no bo 50 twarzy Greya, wszystko co wszyscy uważają, że jest tak ekstremalnie popularne i ciekawe, no ale zauważmy, że nawet w tych 50 twarzach Greya, ten temat, ta bliskość, intymność i budowanie e, więzi, jest bardzo obecna, bowiem mm, no, no, ci nasi kochankowie tak, ustalają zasady działania związku, w jaki sposób się do siebie odnoszą i tak i I to jest właśnie, no oczywiście Seks to jest 9%, to jest ogromny wynik. 9% e, 50% twarzy to jest tematy związane z seksem. Natomiast, e, i to jest gigantyczne, no bo w przeciętnie w bestsellerze jest tego tematu 1%. Okazuje się, że wcale nie jest to temat e, aż tak interesujący dla e, publiczności. Wracając jeszcze do, do wieku XX, tutaj już Pani Dziekan wspomniała o Erichu Auerbachu. No, właśnie, Mimesis. Jego, jego tekst, Mimesis, jest ogromnie istotny dla, dla komparatystów, ponieważ obejmuje zestawienie twórczości i twórców. Z, z epok absolutnie nieprzystających do siebie. Mamy tutaj Homera, Petroniusza, Świętego Augustyna, Boccaccio, Montenia, Rabelais, Zole, Balzaka, więc mamy ogromne rozstrzelenie i w czasie, i przestrzeni. W XX wieku, współcześnie, mówi się często o swoistym kryzysie komparatystyki. Problem głównie polega na tym, że komparatystyka nie ustaliła tak, I to byśmy w innych dyscyplinach nazywali takich guidelinesów. W jaki sposób komparatystycznie zestawiać teksty? Nie ma jednolitej, jednorodnej, jedynej metodologii komparatystycznej. No i tutaj oczywiście możemy uważać to za jakieś. Yy, no, powiedzmy, problem, tak? w kategoriach problemu to postrzegać i jakiegoś niedociągnięcia. Natomiast y, ja uważam, że, i tutaj się zgadzam y, z Tomaszem Bilczewskim, jednym z najważniejszych współczesnych polskich komparatystów, że jest to raczej błogosławieństwo, to znaczy ten, ten brak tej, takich silnych. Czy, czy takich bardzo stabilnych, e, e, czy, to, czy to aparatu terminologicznego, czy metod analitycznych, no pozostawia wiele kreatywności e, tym badaczom. Tak? To znaczy, to ich pewne spostrzeżenia e, pozwalają zestawiać teksty z e, e, różnych e, kultur. E, m, bardzo popularnym terminem właśnie wprowadzonym przez Tomasza Bilczewskiego jest niewspółmierność. Tak? To raczej ona jest teraz w centrum zainteresowania komparatystów, raczej niż porównywalność. Porównywalność jest taka mm, pozornie klarowna i zrozumiała, natomiast ta niewspółmierność jest bardziej skomplikowana, często jest naznaczona zresztą etycznie um, i, i właśnie w tych kategoriach y, częściej się y, 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 analizuje teraz y, teksty w ramach komparatystyki. Dodatkowo mówi się coraz częściej o y, planetarności, Albo wręcz o globalności. Um, czyli ta literatura światowa jest teraz globalna. Um, indyjska teoretyczka e, kultury, Gayatri Spivak, mówi wręcz w kontekście planetarności o takim ponadnarodowym braterstwie, które właśnie. E, tworzy mosty, e, tworzy przestrzenie dialogu e, dla, e, właśnie w ramach komparatystyki. E, no dlaczego? No dlatego, że geograficzna odległość przestała być e, no aż tak w świecie zglobalizowanym aż tak istotna i zestawianie tekstów z różnych obszarów i różnych kultur no nie jest e, teraz m, tak istotna. To co jest teraz istotne to, to jest właśnie transkulturowość, czyli to hmm, Uznanie, że kultury współczesne nie są jednorodne y, czy y, odrębne, tylko właśnie są zhybrydyzowane, są się mieszają, przenikają wzajemnie. Podsumowując, y, współczesna komparatystyka y, często sprzeciwia się tak zwanemu terrorytyzmowi. Terrorytyzm to takie, y, taki neologizm. Język polski fantastycznie znosi takie e, neologizmy, czyli takiemu klasyfikującemu terrorowi. Teorii. Przeciwko temu większość tych badaczy występuje, czyli współczesna komparatystyka koncentruje się na wymiarze epistemologicznym, czyli na ujawnianiu tego, co ukryte, tak? tego, co nieznane. Tak? Na przykład w tym kierunku idą badania Edwarda Kasperskiego. Tak? czyli poprzez... I to ukryte będzie ujawnione poprzez zestawienie dzieł pozornie niewspółmiernych, niepodobnych do siebie. Często mówi się o tym, że współczesna literatura porównawcza nie musi obudowywać się i usprawiedliwiać, nie musi się tłumaczyć, dlaczego zestawia te, a nie inne teksty. Dla współczesnych komparatystów ten gest zestawienia jest wpisany w naturę badań komparatystycznych. Na przykład, tutaj przytoczę słowa innego badacza, Mieczysława Dąbrowskiego który podkreśla, że ta metodologia nie jest ustalona w komparatystyce. I mówi tak. Komparatysta jest klasycznym przykładem brikolera, majsterkowicza, który tworzy w zasadzie dla każdego przypadku odrębny, odrębny analityczny język, uwzględniający preferencje tego badacza i jego styl myślenia i przysposobiony z różnych dziedzin i dyscyplin pojedyncze narzędzia. Czyli tutaj mamy tego komparatystę, który coś studiował, czymś się interesował, czym się zainspirował i tworzy ten brykolarz, to, to, to zestawienie, nadaje mu analityczny sznyt i przykłada do, do, do tekstów literackich. Musimy pamiętać o tym, że komparatyści bardzo często sięgają do teorii literatury, żeby w jakiś sposób uzasadniać swoje, swoje metody analityczne. I przejdę tutaj może do takich... Pozornie y, prostych kwestii, ale może pomogą wszystkim tym, którzy chcieliby y, zajmować się badaniami komparatystycznymi, zestawiać teksty literackie. Y, to cóż można porównywać, cóż można badać w ramach y, komparatystyki? No, można y, zestawiać prądy literackie, jest to dosyć y, y, podstawowe zadanie komparatystów. Y, znane to z języka polskiego, znamy takie zestawienia. Tak, naturalizm w Polsce, w Hiszpanii, we Francji, na przykład możemy zastanawiać się, Naturalizm, naturalizm hiszpański jest taki powiedzmy spirytystyczny, czy jakiś nawiązuje do katolicyzmu, jak na przykład w przypadku twórczości Emilii Pardobasan. Natomiast francuski jest taki bardzo zaangażowany społecznie. Tak? Jest to naturalizm, no, przypomnimy sobie na przykład pogrzeb Zoli, ojca naturalizmu. No, na którego to pogrzebie pojawiło się tysiące górników, skandując Żerminal-Żerminal, germinal", tak? jakby w hołdzie jego zaangażowaniu w kwestie społeczne. Możemy zestawiać gatunki literackie. I tym sposobem możemy zastanawiać się na przykład nad literaturą gotycką poza Anglią albo za, poza światem anglosaskim. Możemy zastanawiać się nad specyfiką gotyku w Hiszpanii, w Polsce. To są bardzo, bardzo często, rzadko się kojarzy Na np. Hiszpanię, tak? przez ten, powiedzmy ten kluczem pani de Stal idąc, no tam jest jasno i przyjemnie, no to jak, jaki gotyk? W Hiszpanii się okazuje, że jest, że Galdos, który jest powiedzmy takim hiszpańskim prusem, no również w swojej trajektorii literackiej popełny przed zjawem dzieło gotyckie. Możemy porównywać też różne elementy świata przedstawionego, czas, przestrzeń i postaci. To jakby badania nad czasem to na przykład zestawianie tekstów, które jako temat centralny y, mają czas. Możemy zastanawiać się jaką funkcję przestrzeń, y, odgrywa w różnego y, rodzaju tekstach. E, tak no tutaj jakby, dlaczego tak rozbujałe są te opisy y, w nadniemnej tej natury. To zestawić na przykład z brakiem tego, tych elementów. No, najczęściej zestawia się ze sobą postaci literackie o podobnych cechach charakterologicznych, o podobnych przekonaniach. No i tutaj możemy. Się pokusić takie klasyczne zestawienie, na przykład francuską Emmy Bowary zestawić z niemiecką Effie Brist, czy z Anną Kareniną Lwatoustoja, czy powiedzmy z regentką Klarina. W Polsce pewnie coś tutaj byśmy szukali tego u Izabeli Łęckiej, tych, tych jakichś cech bowarystycznych. No ale też możemy przekroczyć, jakby, bo tutaj badamy w, w, w obszarze. Zbliżonych znaczy publikacja tych wszystkich dzieł była, powiedzmy, w, w podobnym okresie, ale możemy też zastanowić się, cóż pani Bowary ma wspólnego z y, bohaterką powieści Ariany Harwisz z argentyńskiej współczesnej pisarki. I dlaczego ona nie, nie jest wielką fanką macierzyństwa, podobnie jak, y, jak Emma. No, Zestawianie autorów jest też klasycznym y, 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 zabiegiem komparatystycznym. Y, tematy, to już wspominałem, w o, o zestawianiu różnych tematów i konstrukcji fabuły, hmm, czyli tutaj tym tropem powiedzmy Władimira Propa, strukturalistów, którzy też oczywiście e, e, czerpali z niego, nie się zachwycili e, propem i już nie, nie w bajkach, chcieli znaleźć te, te, takie te schematy, e, tylko w powieściach. Tak? No i oni doszli akurat do wniosku, że. E, e, no, że tylko w bardzo skonwencjonalizowanych gatunkach, takich jak romans czy, y, y, czy, y, czy powiedzmy powieść detektywistyczna jesteśmy to w stanie zrobić, takie właśnie konstrukcje fabularne, stałe i powtarzalne. Odnaleźć. Moją prezentację chciałbym zakończyć cytatem z Richarda Rortiego, amerykańskiego pragmatysty ze Stanów Zjednoczonych, no, który zdaje mi się, że w taki interesujący sposób podsumowuje część moich osobistych przemyśleń dotyczących pracy komparatystów. I Tutaj pozwolę sobie przytoczyć jego słowa, mianowicie. Zarówno wydziały komparatystyki literackiej, jak i wydziały filozofii powinny być miejscem, w którym studentom udziela się możliwie największej liczby wskazówek i sugestii dotyczących książek wartych przeczytania. Reszta powinna pozostać kwestią ich własnej intuicji. Pracownicy wspomnianych wydziałów nie powinni martwić się o istotę swojej dyscypliny ani o jej cechy swoiste. Nie powinni dywagować, czy prawdziwy komparatysta powinien, prócz znajomości kilku lat literatur europejskich, znać również dobrze przynajmniej jedną literaturę stworzoną w którymś języku nieeuropejskim. Nie nie powinni zaprzątać sobie głowy myśleniem o solidnych podstawach swojej dyscypliny. Powinni martwić się jedynie o znalezienie dociekliwych studentów, których chcieliby przyjąć na swoje wydziały i dokładać starań, by zaspokoić ich rozbudzoną ciekawość. Wierzę, że można przeprowadzić błyskotliwą analizę porównawczą tekstów napisanych w różnych językach. I tą e, myślą Richarda Rortiego e, zakończę e, część wykładową naszego spotkania. Dziękuję. Panie doktorze, dziękujemy tutaj za bardzo szeroki kontekst kulturowy, polityczny. No właśnie, jeżeli coś tutaj mogłoby zainteresować naszych widzów, to myślę, że temat aktualny, o którym Pan wspomniał, temat bestsellerów. No właśnie, jeżeli. A jakby kiedy to się stało? Jak to się stało, że zaczęliśmy w roli głównego bohatera obsadzać? Ciemno, szare i czarne charaktery. Um, jak to się stało? Dlaczego tak się, yy, dlaczego tak się dzieje? No to dosyć obszerne pytanie. Kiedy te czarne. Yy czarne charaktery stały się głównymi bohaterami, no jakby możemy zacząć od Kaina, tak? E, dosyć też ciekawe by to było, no nie wiem, też może być to, rozumiem, że to jakby idziemy w kierunku, teraz popularne są seriale typu Dexter, tak? czy o, o psychopatach, tak? Ja rozumiem, no, ale możemy też jakby wrócić, tak, czy to będzie Kain, czy to będzie, no, Antygona też z jakiejś perspektywy jest antybohaterką, ponieważ się sprzeciwia, kłamie, no, nie jest, znaczy nie spełnia pewnych wymogów, no, tutaj też przypomnimy sobie Robin Hooda, tak? Tutaj, no bo to też yy, wyczuwam, że chodzi też może o takie właśnie produkty, jak Narcos, tak, to jest bardzo popularne obecnie, tak? No więc zobaczmy, jak, jak zbieżność pomiędzy Robin Hoodem a narcosem, tak? No, kontekst jest yy, historyczny inny, natomiast no, narcos, ta cała. Yy, Taka mitologizacja tej postaci, tak? I to oczywiście jest nawet w serialu ukazywane, że, że, że on pomaga tym mieszkańcom slumsów. Oczywiście robi to po to, żeby tam ukrywać członków swojego gangu, więc to nie jest forma altruizmu, tylko dobrze przemyślana sprawa. Zresztą, jakbyśmy się wybrali do Kolumbii, to tam. Proliferacja właśnie takich seriali jak, jak Narkos, no nie jest specjalnie dobrze odbierana, ponieważ wszyscy wiedzą, że no praworządność w Kolumbii no jest jakby dla nich obecnie jednym z priorytetowych tematów, a to ukazuje zupełnie inny świat. No, ale może zastanówmy się, jeżeli miałbym coś powiedzieć o tych czarnych bohaterach współcześnie, no to może. Może wynika to z tego, że zaczęliśmy się interesować, no właśnie, już to chyba psychoanaliza nam zrobiła taki, mm, taki prezent w postaci tego, że zwróciliśmy uwagę na to, co jest nieuświadomione. Czyli e, zaczęliśmy się interesować w sposób wręcz naukowy. No tą ciemną stroną e, naszej osobowości. Literatura to wcześniej przerabiała na różne sposoby. Jeżeli weźmiemy sobie, nie wiem, doktora Jekila i pana Hyda, no to, to jest oczywiście zainteresowanie, jakby ten, ten doktor Dzjakil, nieśmiały e, wynalazca, po wzięciu serum staje się panem Hajdem, mordercą no, i tak dalej. Więc być może ta psychoanaliza, później e, to zainteresowanie w latach 50., -tych, 60., -tych, Hmm, no właśnie tutaj jest taki możemy mówić o pewnym zwrocie. Tak, te hmm, postaci stają się. Znaczy w, w ogóle. Tworzone są profile psychologiczne psychopatów. Tam jakby ten kierunek tych badań się e, e, oczywiście m, kieruje tam. I literatura jak zwykle reaguje na to. Tak? To są pierwsze spotkania zresztą. Serial Mind Hunter na podstawie powieści, bo oczywiście większość dobrych seriali jest na podstawie tekstów literackich, ukazuje ten, ten cały proces stawiania tego, tej postaci negatywnej w centrum zainteresowania. No tutaj rzeczywiście takim dobrym też chyba przykładem tego, tego złego, to byłby na przykład powieść Brenta Alisa American Psycho, tak? Zekranizowana, no gdzie mamy tego seryjnego mordercę, Antropofaga. No ale oczywiście, no cóż, no nie chodzi tutaj o, o, o takie. Tak jak no trochę w filmie wyszło na to, że to jest tylko ta, to, to, ten element gore wyskakuje. Natomiast tutaj u, u Elisa raczej chodzi o ukazanie, no, tego konsumpcjonizmu w takiej formie ekstremalnej, to znaczy zamienianie wszystkiego w produkty. Tak? Czyli nawet człowiek staje się produktem do konsumpcji dosłownie. E, więc e, no rozumiem, że dzisiaj oczywiście te postaci takie jak, jak, jak Dexter, e, tak, e, tylko one są bardzo często zabarwione jakoś pozytywnie. To nie są właśnie jest jakieś uromantycznianie, to nie jest do końca taki absolutne złe. No miał na przykład tutaj ciekawie jeszcze takim tropem komparatystycznym, niestety nie przetłumaczona jest na, na język polski powieść Miguela e, e, Miguel Angela Maniasa, e, e, Historias del Cronen, to jest powieść e, z lat 90. reprezentatywna dla Pokolenia X w Hiszpanii, no to tam na przykład główny bohater jest, jest takim, no jest trochę taką panią Bowary. To znaczy on, on czyta tego American Psycho i to jest dla niego idol, nie widzi całego tego elementu krytyki i bezkrytycznie konsumuje ten produkt i, sta, i ten, 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 ten bohater, psychopata, seryjny morderca stanie się, stanie się dla niego idolem. Więc być może tutaj jakoś bym przed tym tropem psychoanaliza, później zainteresowanie y, 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 psychiatrią czy właściwie no, y, y, psychopat, y, y, psychop, psychopatami, to może być jakiś klucz, żeby zrozumieć, dlaczego tyle jest tych negatywnych postaci, tych czarnych charakterów w współczesnej literaturze. No właśnie tutaj pan e, powiedział ważną rzecz o tych odcieniach e, szarości, tak? No ale też e, zauważamy ten problem, że faktycznie m, bardzo często postacie e, czarne charaktery, tak, są w jakiś sposób romantyzowane. No i właśnie e, czy tak naprawdę taki czarny bohater zawsze musi przejść jakąś przemianę, czy my po prostu lubimy oglądać tę drogę, czy może lubimy właśnie jak idzie w odwrotnym kierunku. No właśnie, bo mówił pan też o bestselleromierzu, tak? Jeżeli jest przepis na dobrze sprzedającą się powieść, to czy jest przepis na dobrze sprzedającego się po prostu głównego bohatera, którego będziemy chcieli czytać? Przepis jest, to znaczy tutaj te badania, może zacznę od takiego, tutaj, czy musi, bo to kilka pytań słyszę, tak? Czyli, czy musi przejść? Nie musi, to znaczy, jeżeli jest to opowieść dydaktyczna, no to powinien przejść, tak? To powinniśmy się wszyscy dowiedzieć, że, jakby z psychopatem można go udomowić i teraz będzie pełnowartościowym członkiem społeczeństwa i tak dalej. Więc możemy pójść, powiedzmy, takim kluczem. Jeżeli to nie jest powieść jednak dydaktyczna, to tej przemiany nie musi przechodzić. Natomiast, no rzeczywiście ta przemiana wytwarza ten katarzyzm. To byśmy byli bardzo zadowoleni rzeczywiście, że są jakieś siły, które mogą na to, to zło okiełznać. Przepis na, na, głównego, na główną postać. To znaczy tutaj przypomina mi się taka, taka anegdota, bowiem, tylko żebym sobie dobrze przypomniał. To był pierwszy okres, kiedy zaczęto stosować, to znaczy zachłyśnięto się e, komputerami, algorytmami. To było lata 80-90, nie pamiętam. Natomiast e, mm, no, badanie, zrobiono badanie dotyczące bestsellerów. No i tam ustalono, były wywiady prowadzone z różnymi pisarzami. Co państwo uważają, że właśnie trzeba w takim bestsellerze umieścić? No i to były badania takie, wywiady robione, też badano te bestsellery, jakie one mają parametry, dlaczego są na tym New York Times. Bo to ta lista New York Times to jest najważniejsza, jeżeli się mierzy te bestsellery. No i ustalono, że mają być tam takie cztery elementy. Ma być tam element metafizyczny, czyli związany z czymś niepoznawalnym zmysłami, element metafizyczny, tajemnica, zagadka, moment tak, metafizyczna, ciało, zagadka i czwarty element, egzotyczna grupa społeczna. Czyli metafizyka, egzotyczna grupa społeczna, ciało i zagadka. No i, no i to ustalono, to są te cztery elementy, no i y, wprowadzono do komputera, to był jeden z tych pierwszych komputerów, wprowadzono, proszę teraz jakby komputer niech tam napisze bestseller i, bez, i, i komputer wyplusł z siebie jedno zdanie i brzmiało ono tak, tylko żebym tego żartu nie, nie, znaczy to nie jest żart, ale żebym nie spalił, więc muszę się dobrze skupić. Tak. O mój Boże, chyba jestem w ciąży, ale kto jest ojcem? Zakrzyknęła hrabina. No i to są właśnie te wszystkie elementy. Jest metafizyczny, jest Bóg, jest ciało, jestem w ciąży, jest zagadka, bo nie wiadomo, kto jest ojcem, i jest egzotyczna grupa, e, egzotyczna grupa e, społeczna. No, Ale tu wracając może do tego przepisu na, na, na dobrą e, postać, to nie będzie już egzotyczna hrabina, to będzie dziewczyna. Przede wszystkim najnowsze badania wskazują, że musi to być dziewczyna z mroczną przeszłością. Ona musi być dziewczyną, a nie kobietą, dlatego, że E, musi, e, musi być taka m, troszkę aktywna, ale z pewnymi utrudnieniami. Ona musi się ciągle przeskakiwać, musi mieć kolejne wezwania. Więc e, musi być mroczna, właśnie to są te, te postaci takie, no, jeżeli sobie zajrzymy nawet na tytuły, tak? jakaś dziewczyna z pociągu, e, tam, e, girl gone czy, czy coś tam jeszcze. dziewczyna z tatuażem. To są ciągle te dziewczyny mroczne, i tajemnicze, i, i one są takim troszkę aniołami walczącymi o sprawiedliwość. Albo one są wściekłe. I jakby tutaj psychologia będę powiedziała, że skoro są takie pełne złości, no to są bardziej aktywne niż postaci na przykład smutne. Tak? To nie są penelopy, tylko to są jakby badania językoznawcze jakby w bestsellerach są robione w ten sposób, jakby jakie czasowniki są przypisane do danych postaci. Tak? I to, nie jest, to nie są czasowniki takie jak na przykład waham się, zastanawiam się, wydaje mi się, tylko te postaci posługują się, chcę, idę, prowadzę i tak dalej. Więc to też w ten sposób jest badane. Dziewczyna. Doskonale, dziękujemy za tutaj bardzo wnikliwą odpowiedź. A jeżeli mielibyśmy na przykład spojrzeć w takim ujęciu komparatystycznym na kryminały, tak? Teraz wysoko na listach bestsellerów, no to właśnie jak to się stało, że od takiej Christi, która no nie zapominajmy, że stawiała jednak na ten element zagadki, tak? na ten element intelektualny, Zaczęliśmy podchodzić do tego bardzo właśnie psychologicznie, emocjonalnie, jak w kryminałach skandynawskich. Jak to się stało, że w ogóle odeszliśmy od tej formy i od tego elementu intelektualnego wysiłku? Uh. Znaczy, to może zacznę od tego, że to dosyć powszechne jest, żeby bestsellery łączyć z gatunkami. Takie to romans i thriller. Takie jest powszechne przeświadczenie. Natomiast najnowsze badania wskazują na to, że to raczej chodzi o tematykę, stylistykę, to stylometria będzie to mierzyć. Zresztą na Uniwersytecie Jagiellońskim świetnie są prowadzone badania w tym kierunku. E, kreacja postaci właśnie i e, na przestrzeń. To będzie o wiele ważniejsze niż, niż sam gatunek, bo można to samo jakoś się inaczej opakować. No, ale wracając do tego, że znaczy tutaj m, troszkę nie zgodzę się z tym, bo Agata Christie pisała powieści detektywistyczne, tutaj mówimy o kryminałach. I te Agatha, powieści detektywistyczne e, jej no, rzeczywiście miały pewne reguły gry, czyli była ograniczona liczba podejrzanych osób, była tajemnica, no, życie prywatne no, czy Miss Marple, czy e, Poirot w ogóle nie miało znaczenia. Tutaj bardzo mało mamy danych dotyczących tych postaci. Natomiast to, jakby co teraz jest tak popularne, ten taki detektyw, czyli raczej przechodzimy w kierunku już nie powieści detektywistycznej, tylko kryminału. No w latach 60. rozwija się ten, ten czarny kryminał w Stanach, staje się bardzo popularny i tam nowością są właśnie. Tematy społeczne, tego wcześniej nie było, no na pewno w powieściach detektywistycznych. Tematy społeczne. Ten nasz detektyw będzie zawsze miał bardzo skomplikowaną przeszłość, będzie mm, cierpiał na depresję bardzo często, będzie on detektywem, który jest od czegoś uzależniony, często jest po rozwodzie i tak dalej. I, I ta konwencja się utrzymała. No tutaj na przykład y, wydany, bo to jest 10 lat temu, to jest bardzo popularny kubański pisarz, Leonardo y, y, Padura. Gorączka w Hawanie. To w Hiszpanii się sprzedaje w ogóle, cokolwiek Padura nowego nie, nie, nie wyda. To, to się sprzedaje jak świeżne, świeże bułeczki, są oddzielne w lokalnych empikach, tak, w Casade Libro. Stoją oddzielne półki z jego twórczością. No i, i, i mamy tam. Rozgrywa się akcja w latach 90. w gorączce w Hawanie, na przykład. No i nasz bohater właśnie jest. Jeżeli dobrze pamiętam, i rozwodnikiem, i zdepresjonowanym, i alkoholikiem. Znaczy to jest jakby ma ten pełny zestaw. Dodatkowo jest krytyka społeczna, że jest opisywany okres wielkiego głodu na Kubie po rozpadzie ZSRR. Więc wszystko się, wszystko się zgadza. I stąd mi się zdaje, że, że tutaj trzeba rozgraniczyć troszkę powieść detektywistyczną od kryminałów. No tak, z pewnością. Z pewnością no, jest w tym dużo, dużo prawdy. No dobrze, to widzimy, że gatunki tak jakby ewoluują na przestrzeni lat, na przestrzeni epok, że twórcy coraz chętniej bawią się tymi gatunkami, tak i też wplatają je do mainstreamu, tak, dzięki temu. Natomiast jeszcze wracając częściowo do Pańskiej prezentacji, odnośnie tych wszystkich norm prawda, kulturowych, z którymi muszą się mierzyć autorzy i dzieła, to czy można powiedzieć, czy istnieje coś takiego jak skandal ponadczasowy? Skandal jaki? No skandal taki kulturowy? Coś, czy jakby teksty literackie? Na przykład, tak. No obserwujemy na pewno pewne powieści, które poruszają bardzo trudne tematy, tak? Które powiedzmy, nie wiem, były skandalizujące w momencie w którym mhm. trafiły na rynek mhm. wydawniczy i na przykład dzisiaj dalej nadal są. Mhm. dalej są, po prostu niezależnie od epoki zawsze będzie jakiś zgrzyt na jakimś polu. Trudne pytanie. Sądzę, że nie ma, nie mamy uniwersalnego skandalisty, powieści skandalizującej uniwersalnie, niezależnie od epoki ani od, e, od kultury. No są powieści, które... No, no, na, znaczy, To wszystko jest tak względne, ponieważ tabu funkcjonujące w danych społeczeństwach no, są niezależne często od czasów. No, ym, no spójrzmy, no, no weźmiemy Desada, tak? czy to będzie 120 dni Sodomy, czy to będzie Julieta, Julstyna. E, no i w momencie wydania były skandalizujące, może nawet mniej niż, niż później, tak jakby jak ten, ten troszkę gorset wiktoriański e, e, Europę mm, spiął. Natomiast no, wyobrażam sobie, że y, współczesna lektura, gdyby 120 dni Sodomy rozdać licealistom, to byłoby to bardzo skandalizujące. No wszystko zależy chyba od... Mm, no też od jakiegoś, nie wiem, czy oczytania też, czy, czy, czy jakiegoś konkretnego światopoglądu, wrażliwości. Miałem do czynienia kiedyś ze studentką, czytaliśmy yy, powieść właśnie dotyczącą wykorzystywania seksualnego dzieci. No, i ona po prostu przyszła poza. Było to jako jeden z wielu tematów w powieści ukazane, ale podeszła do mnie i powiedziała, że bardzo przeżyła to, że dla niej to było nie skandalizujące, tylko było to trudne i żebym na przykład starał się jej, jeżeli będą takie trudne tematy podejmowane, żebym jej powiedział, żeby ona mogła. No, no, bo to jest jakby każdy ma inną wrażliwość, więc tutaj skandal uniwersalny nie wiem, czy bym znalazł. Ale są na pewno bardziej mniej skandalizujące teksty kultury. No właśnie, jeżeli nie mamy takich e, długoterminowych skandali, tak? I tak jak pan mówi, ta wrażliwość jest bardzo indywidualna, ale jednak w takim szerszym kontekście, załóżmy, tak? E, czy można powiedzieć, że są e, książki, tak, powieści, które po prostu zestarzały się bardzo źle, tak? Dzisiaj jesteśmy bardzo e, przebudzeni, tak? Mamy większą świadomość e, społeczną, e, ekologiczną, tak? E, no i właśnie tak jak wspomniał pan o tej sytuacji e, z molestowaniem, tak, też temat bardzo trudny, bardzo kontrowersyjny. E, co by pan powiedział e, na ten temat w, mm -hmm. w książek? Co się źle zestarzało? No przychodzi mi do głowy na pewno. Y, no wiem, że tu wim nic nie miał złego na myśli, sam miał dobre intencje, no ale może jak Bambo się źle zestarzał. To niestety, y, tak to znaczy. Że dobrze pamiętam, Murzynek Bambo, mama chce mu dać mleko, a on ucieka na drzewo. Nie, wiem, czy, nie pamiętam, czy to jest palma, czy to jest drzewo. No, w każdym razie, no, tutaj mówi pani o tym właśnie tym jakby przebudzeniu, tak, o tym Bing walk. No istotnie to, to, to dzisiaj znaczy wiemy, tak jakby tutaj jakby są dobre intencje Tuwima, no ale wyszło na to, że powiela pewien schemat myślowy, europocentryczny na temat czarnoskóry, którzy są. Tak zwinni jak ma, no to, to jest po prostu. No, trudno wybronić tego dzisiaj. Bardzo źle się. To, to też kiedyś e, na kongresie zainteresowałem się, zainspirowała mnie e, prezentacja. Temat ym, jest taka powieść bestsellerowa z początku XX wieku, nie 1918-1919, coś takiego, e, Edith Mott Hall. E, to też się moim zdaniem źle zestarzało. Dlaczego? No Dlatego, że mamy tam jakąś e, Angielkę, która jest m, porwana w, w Algierii przez szejka, i ten szejk no, to znaczy już w ogóle pomijam uka sposób ukazania e, kultury wschod wschodu, tak? I, I w ogóle kultury arabskiej, to, to jest oddzielny temat. Natomiast no sam fakt, że, że ta, ten ich związek zaczyna się od przemocy i on ją dosłownie gwałci i, i ona próbuje uciec, no ale z czasem się przekonuje i się w nim zakochuje. To znaczy jest to jakiś syndrom sztokholmski. To jest, to jest powieść, która się sprzedawała niesamowicie. To był ogromnie popularny tekst, na no moim zdaniem się zestarzał bardzo źle. To znaczy, no, jeżeli gwałt prowadzi do szczęśliwego związku i miłości, no to, um, znaczy to te, te wiadomość, która jest wysyłana w eter jest taka no, może niepożądana do końca. Dokładnie. Właśnie e, pojawiło się też e, pytanie od jednego z naszych widzów e, w takim troszeczkę szerszym kontekście. E, to będzie już e, nasze ostatnie pytanie dzisiaj niestety. Mianowicie, czy szukanie jakichś określonych cech filmów albo książek nie generalizuje ich i nie prowadzi na przykład do utraty elementu zaskoczenia? Na przykład w przypadku nie wiem, określenia budowy trzech aktów w filmie czy książce, czy nie sprawia to, że taki tekst staje się przez to bardziej no, po prostu nudny i, i przewidywalny? No jednak. To, że doszukujemy się um, pewnych takich cech ogólnych, tak? czyli ten właśnie problem badawczy, tak? yy, nie umniejsza w jakiś sposób ich wartości. To, czy, to, czy to chyba dobrze rozumiem. To znaczy, czy takie szczegółowe badania nad tekstami nie odbierają przyjemności czytania? To jest taka. Znaczy. Yy, no. Takie, takie troszkę osobiste do mnie pytanie, bo, bo ja, to jestem, znaczy ja na przykład nie czytam tak dużo opowieści dyktywistycznych ani kryminałów, bo mniej więcej po 30-40 stronach wiem, kto zabił. <grytanie> Więc być może rzeczywiście to upraszcza. Znaczy, raczej. Tutaj poszukałbym trochę szansy tego. Znaczy, rzeczywiście takie badania strukturalne, zwłaszcza, no mogą odejmować tę przyjemność, no bo często nawet siedzimy w, w kinie tak, i słyszymy, jak dwie osoby, tak, i ona zaraz mu powie. Są takie sytuacje, w których właśnie no, i o, zaraz to się wydarzy. I też bardzo lubimy rozpoznawać pewne wzorce. To czerpiemy z tego ogromną przyjemność, że domyślamy się, że to jest właśnie ten scenariusz, tak, czy to pójdzie w kierunku happy end, czy on teraz na pewno jej nie pocałuje. To jest ogromnie przyjemne, więc rozumiem, że to może być nie dla wszystkich atrakcyjne, natomiast ja bym szukał tutaj, to jest w tej komparatystyce. Chodzi bardzo często o to, żeby zobaczyć, jak bardzo jesteśmy do siebie podobni, jak, jak mało nas dzieli, to znaczy tworzymy teksty w zupełnie innych kontekstach, żyjemy, tworzymy, politycznych, historycznych i tak dalej, okazuje się, że, że pewne zjawiska, pewne problemy no, są inmanentnie ludzkie. Tak? Jak, jak tak się właśnie mówi o takich, to z architektury bardzo lubię to porównania, skąd mamy tę symetrię lubimy, no bo jesteśmy, spoglądamy w lustro, dwa, dwa, wszystko jest podwójne. Rytm skąd się bierze, no wszyscy mamy tę ten sam rytm serca. Tak? Kolejny temat, czy to będzie z kimś, czy to Polak będzie, czy Aborygen, to doświadczenie śmierci, narodzin, to wszystko nas łączy być może tutaj jest jakaś szansa dla komparatystów, żeby, żeby, żeby może to warto podkreślać, że ujawniając te podobieństwa, te schematy, no, tworzymy no, właśnie to, o czym mówi Gajatris tę tę braterskość, tę ponadnarodową, globalną, planetarną, E, braterskość, więc może to w jakiś sposób odpowiedź jest na to pytanie. No, na pewno też dzięki temu stajemy się w jakiś sposób bardziej świadomymi e, odbiorcami tak, literatury. E, bardzo panu dziękuję. E, e, dziękuję. Oczywiście chętnie zadałabym jeszcze 50 pytań, e, ale niestety. <gryw> e, więc nie przedłużając, oddaję głos Antonie. Dziękuję Ci, Olu. Ja panu doktorowi bardzo dziękuję, bo szczerze, jako młody adept kompartystyki literackiej u progu licencjatu, to bardzo miałam ochotę siąść tam po drugiej stronie i zacząć robić notatki, bo dość, dość się zasłuchałam. Ja Jak zwykle, dziękuję bardzo Państwu, że się Państwo tutaj wirtualnie z nami zjawili. Jeszcze raz panu doktorowi pięknie dziękuję. Dziękuję moim koleżankom z samorządu, koleżankom i kolegom, którzy pomogli to spotkanie przygotować. I oczywiście, jak zwykle, zespołowi dziekańskiemu za, za jak zwykle ogromne wsparcie i doping, które ja jako już samorządowy weteran bardzo doceniam. I nie przedłużając, zapraszamy już państwa na kolejne spotkanie. Kiedy, jakie, to dowiecie się państwo wkrótce, śledzcie nasze social media. I oddaję głos pani Dziekan. Dziękuję bardzo. Ja, jak zwykle, w imieniu Zespołu Dziekańskiego, Zespół Dziekański z kolei zwykle też dziękuję, tak jak Pani powiedziała, także w imieniu Zespołu Dziekańskiego też bardzo chciałam podziękować panu doktorowi Marcinowi Kołakowskiemu, pani Aleksandrze Jagodzie i pani Antoninie Stefan za to wspólne budowanie mostów międzykulturowych dziś wieczorem podczas naszego spotkania. Tradycyjnie też dziękuję za wsparcie techniczne pani doktor Marii Balkan i zespołowi Biura Promocji Uniwersytetu Warszawskiego. Dziękujemy Państwu za, za uwagę. I serdecznie zapraszamy na kolejny odcinek, że ich chwilo dokładnie za miesiąc, 25 marca, postaramy się nie zawieść bestsellerometrów. Dziękujemy, do zobaczenia.